Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze scenariuszy w grze Flycorp. Ostatnio był scenariusz 10 sekund, w którym miasta się odblokowywały co 10 sekund, a dzisiaj miasta będą otwierane bardzo szybko. Cokolwiek to znaczy, pospiesz się, aby je wszystkie podłączyć. Scenariusz, szybka odpowiedź. No zobaczmy, mamy przetrwać 6 minut i zobaczmy, co to jest dla nich bardzo szybko. Bardzo szybko. Zobaczymy. Okej, i są większe odległości niż w ostatnim odcinku, tak? Więc to może nam troszeczkę przeszkodzić. Jednak troszkę tych pieniędzy będzie trzeba wydawać. Okej, dobra, już widzę, co to znaczy bardzo szybko. Tak, bardzo szybko, dobra. Bardzo szybko. Coś się zacięło, słyszę ten sam dźwięk w kółko. Cicho. Więcej tego. Dobra. Ile tego? Ile jeszcze 4 minuty mam przetrwać? Okej, ale ja więcej pieniędzy bym chciał, bo ja nawet nie mam za co łączyć tych miast. Halo. Ja nawet nie mam za co tutaj łączyć. Połączmy, co tam się da. I właśnie, w tych wszystkich miastach teraz się gromadzą ludzie do tych innych miast, także super. Super. Czy tu gdzieś między sobą chociaż te miasta mi się uda połączyć? Ja tam dalej ten dźwięk słyszę. Dobra, łączmy na razie lokalnie, co się da. Nie da się nic, bo tak mało pieniędzy dają. Na docha cały czas tutaj, nie daje rady. Czy to jest aż taki ważny punkt? No nie. Okej, taktyka. Poczekajmy chwilę. Żeby nie robić niepotrzebnie długich tras. Łączymy tylko to, co jest blisko siebie na razie. Żeby nie robić bezsensownych połączeń na długich odległościach, jak to i tak jest wszystko praktycznie na sobie. Okej. I wydawajmy na razie w ten sposób te pieniądze. Tu już jest połączone, to jeszcze z tym. Tu możemy nawet w ten sposób wszystkie miasta podłączyć. Dalej tutaj. Tutaj już słyszeliśmy, że nowe miasto jest. Okej, tutaj. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł w sumie. Zaraz nam to wszystko padnie. Ja muszę je między sobą połączyć w końcu, bo się... Nie, to zaraz to padnie wszystko. Nie wiem, czy to... Nie, to... To trzeba łączyć między sobą też. Wiadomo, no ja chciałem to połączyć, ale jakby troszkę później, tylko że te lotniska są małe, 50 osób się tylko na nich mieści. Także, a ludzie czekają, żeby polecieć do miast, z którymi nie są połączeni. Dobra. Tak. Dalej, tu gdzieś sobie zrobimy połączenie, tędy. Te dwa na przykład ze sobą, a zwolnimy ten czas, nie muszę tak szybko przecież grać. I tak jest wystarczająco szybki ten scenariusz, nie muszę jeszcze sobie dodatkowo przyspieszać. Okej, weźmy tutaj coś, połączmy, żeby chociaż troszeczkę tych ludzi mogło wylecieć, jeśli tam jacyś chętni są. Muszę to razem połączyć, ale nie mam pieniędzy. Może trzeba łączyć te najbardziej obciążone miasta na początku? No tylko, że skąd, gdzie chcecie latać? No właśnie, tam, czyli muszę zrobić taką linię za 300 coś. No nie ma szans. Tutaj też Riad. Co wy wszyscy do tego Riadu chcecie latać? Co to ma być? W sumie nie muszę łączyć tego jedną długą trasą. Robimy to w ten sposób, co nie? Żeby jak najbliżej tam dolecieć. I zaraz jakoś to tam wszystko się połączy, no. 3 minuty 27, tak? Są te pieniądze? Okej, 71. Jesteśmy coraz bliżej, ale i tak tutaj będę musiał z 206 zapłacić. To musimy połączyć z siecią, bo to już nie wytrzymuje. Tak, to musimy. Gdzie jest jeszcze coś bardzo czerwonego? Tutaj, do Riadu. No znowu, a Riad jest full. Nie wiem, czy go ulepszać, na razie nie. Tu muszę chyba, co nie? Tak, tutaj muszę, bo inaczej przegramy. No i właśnie wydaliśmy pieniądze, które by się przydały na inne rzeczy. Dobra, 112 tutaj, no. No nie, to nie wytrzyma znowu. Do Riadu ludzie chcą latać. Po co wy tam chcecie? Nie mam jak. Nie, czemu ja menu dałem? Scenariusze. Szybkie scenariusze, co to było? Szybka odpowiedź. Może czas jakąś łapeczkę zostawić, co? Chyba tak. Dobra. Czyli co, do Riadu rozumiem, że jest dużo chętnych. Łączymy od razu Riad.
Póki są pieniądze, może zróbmy właśnie takie bardziej długie trasy i dopiero do nich będziemy te mniejsze miasta podłączać. Nowa taktyka. Tutaj tak przelecimy, tutaj tak. No i właśnie, i póki mamy pieniądze, to ja bym zrobił połączenie tutaj na południe. Jak nie w jednym kawałku, to w częściach. Tutaj, właśnie, bo tutaj też ze stolicy będzie pewnie więcej chętnych. Już Riad nie wytrzymuje tego. A jeszcze tyle ludzi tam do tego Riadu chce latać. Sana, proszę bardzo. O, i dobra, w końcu to będziemy mieć tutaj na dole połączone. I łączmy te, które się świecą, a potem będę myślał o tych innych dopiero. Tutaj do Dochy, no niestety, i Docha będzie obciążona. Dosyć mocno w takim razie przez to wszystko. Okej, to sobie podłączmy. Ja nie wiem, co z tym Riadem. Teraz samolot z niego wylatuje? Nie wylatuje. Super. Super. Ja zrobię tak, proszę bardzo. Większe lotnisko w Riadzie, większe lotnisko w Sanie. Już. Po problemie. Po problemie. Okej, dobra, to co? Riad, Doha. Doha, Abu Dhabi. Tutaj jeszcze takie coś. Dalej. Podłączmy sobie tu jakieś krótkie trasy, na przykład okolicy. To jakoś tak. Do Riadu. O, dobra, w ten sposób. To też można teraz szybciutko podłączyć. Dalej. Tu bym coś zrobił. Taki przelot tędy. I tędy. I Doha tym razem. I jeszcze Dohę będzie trzeba ulepszyć za setkę, tak, bo tego nie robiłem. Poczekajmy chwileczkę, ale w międzyczasie tam mi wszystko nie wytrzyma. Taif. Wylatuje samolocik? Wylatuje, okej, dobra. Co, ja chciałem Dohę powiększyć. Aha, jeszcze Abu Dhabi. Teraz się okaże, że to będę musiał powiększać. Tak, to muszę powiększyć wcześniej. No chciałbym już tu mieć połączenie. Jeszcze mi Medina, no nie. I to jest z niczym niepołączone. I właśnie, zaraz będziemy przegrywać przez takie niepodłączone miasta. A tutaj nie mogę zrobić żadnych połączeń. Czy ten scenariusz jest do przejścia? Na pewno. Czy komuś się tutaj coś nie pomyliło? Doha, okej. No tutaj chyba trzeba wcześniej zrobić jakieś połączenie. Ale tu też by trzeba to wszystko. Nie. To... O, i takie coś teraz. Połączmy to z tym. Nie. Koniec. Restart. Macie jakiś pomysł? Może najpierw ulepszyć wszystkie stolice. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Okej. Podłączmy sobie to na przykład. Podłączmy sobie tutaj. Między stolicami już jakąś linię, na którą mnie nawet całą nie stać. Tu powinniśmy zaczynać mając 5000 czy coś. Tego na razie nie trzeba. Okej, obserwowałbym na razie. Tam, gdzie będą problemy. Serio, nie ruszać zielonych miast. Na razie, bo i tak trzeba, bo zielone miasta z czasem się robią czerwone. I przez to też w innych miastach się robi czerwono, bo ludzie chcą do nich latać. Gdzieś się zaczyna coś świecić. Też fajnie byłoby mieć więcej linii, bo bym więcej zarabiał, wiecie co? To też tak działa. Tu się już coś zaczyna świecić, tylko nawet tego w tym momencie nie podłączę. Szybciej, troszeczkę więcej pieniędzy. Okej, podłączmy sobie to z tym, niech tu już zaczną latać. Tego na razie nie ruszam, to mi jest niepotrzebne. Co by się teraz przydało, to tutaj na przykład połączenie, okej. No i trzeba by coś, no na pewno tu by trzeba się, chyba że jeszcze jakieś miasto byście mi w środku dali. Tak by było dobrze. Przyspieszam na razie. Przyspieszam, zbieramy jakieś drobne. Zacznijmy może... Muszę te najbliższe miasta łączyć. Muszę, bo one dają pieniądze. Medina. No chciałbym cię podłączyć, ale nie mam jak. Dobra, szybciej troszeczkę, niech to minie. I co teraz? Tutaj gdzieś, dobra, tutaj latajcie, tu nie ma za bardzo jak, tutaj na pewno nie ma jak, tutaj też nie ma jak, coś jest źle z tym scenariuszem, coś mi tu nie pasuje, coś mi tutaj nie pasuje. Coś nie za bardzo. Okej, to sobie jeszcze połączmy. Co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy? Otwierać więcej linii. Ale żeby mieć więcej linii, potrzebuję więcej pieniędzy, więc to się tak troszeczkę zapętla.
Dajmy to na szybsze, co? Ty weźmiesz tych ludzi? Nie weźmiesz, bo nawet nie masz gdzie ich brać, tak? Bo oni chcą latać gdzie indziej zupełnie. Restart. Nie, no ja nie wiem, co robić. Dobra. Łączymy najkrótsze. Najkrótsze rzeczy. To w sumie też jest dosyć krótkie. Na razie nie ulepszam może tych lotnisk. Tu będzie problem, w tych okolicach. Tutaj przegrywamy. Wyciągnijmy najwięcej pieniędzy z tych krótkich linii. Nawet niech oni tam między sobą latają, co nie? Tylko między sobą, nic więcej. Ale niech to będzie, póki są jakieś fajne pieniądze. Bo to powinno nam tutaj przyspieszyć zarobki. I no innego sposobu nie widzę, żeby jakoś teraz sensownie tutaj zarabiać, niż łączyć to, co jest najbliżej. Najbliżej siebie. Tam nawet gdzieś mogę jeszcze coś połączyć. Okej. I to nam teoretycznie powinno wygenerować pieniądze. Zwolnimy już. To nam powinno wygenerować troszeczkę pieniędzy, żeby potem otwierać ewentualnie jakieś dłuższe linie, tak? Znaczy chyba. Tutaj, okej. No. I powinniśmy teoretycznie więcej zarabiać, ale to tak nie działa chyba. Nie no, działa. Zarabiamy. Przynajmniej coś zarabiamy. Tylko, że teraz. To wszystko się robi z jakiegoś powodu tak czerwone, że no nie ma szans. I do Riyadu chcecie latać. No ja nie wiem, weźcie sobie... Odpocznijcie od tego Riyadu. Inaczej. Dobra. Zróbmy to inaczej. Skoro oni zawsze chcą stąd latać do Riyadu, proszę bardzo. Bezpośrednia linia do Riyadu. A macie. Gdzie jeszcze często przegrywamy? Tu gdzieś na północy, co nie? Proszę bardzo. Jest połączenie na północ. Wydajmy na to wszystkie pieniądze. Przecież, tutaj dalej przeprowadźmy sobie tą linię, póki jeszcze jakieś fundusze są. Tędy i tędy, okej. Dalej, trzeba by jak najszybciej się na południe połączyć. No, tędy i do Sany. I do Sany zaraz powinno wystarczyć pieniędzy. Zaraz w Medinie i tak przegramy, co nie? Sana, tutaj, lecisz, poleciał, dobra, super. Medina. 119. Chodź. Nie powiększam lotniska. Chodź tu! Nie zdążyłem kliknąć, no co za gra. Ajajaj, dobra, no nie mogę. Jeszcze raz, proszę bardzo, tutaj do Riyadu chcecie latać, co nie? Już. Macie to. Przyspieszamy, okej. Tutaj do Riyadu. Medinę sobie też podłączymy, żeby nie przegrać. Tu jeszcze chyba coś było, między Riyadem a Dohą, chyba tak. Nie chcę tego łączyć, jak... O, właśnie, dobra. Na coś takiego czekam. W ten sposób, tak. Tutaj na północ robimy linię, żeby mi nie przegrali, w razie czego też potem będzie bliżej, no, będzie się łatwiej dało podłączyć. Robimy przelot jakoś tędy, na wschód. Tu się coraz więcej miast, ja bym chciał mieć jakieś po drodze, żeby właśnie móc łączyć się tam bardziej, tak. Tutaj, stąd chcemy mieć pieniądze do Dubaju, do Ibri. No nie, że do Riyadu latają, no co za ludzie. Mają połączenie z Riyadem, a i tak jest problem. Tędy, tutaj coś zarobimy na tym. Tu trzeba jak najszybciej się na dół połączyć, Sany. Do Thais. Okej, zróbmy wam tu lokalne połączenie na razie. Powinno to troszeczkę pomóc. Riyad. Tam chcecie latać. No, genialnie. No nic, po prostu trzeba ten samolot ulepszyć i tyle. Bo tutaj jakieś tłumy po prostu chcą latać. A wam? Nic na razie nie zrobię. Bisza. Okej, jesteśmy coraz bliżej, żeby się z Saną połączyć. Riyad nie daje rady. 3, 2, okej, dali radę jednak. Abha. Jazan, Tabuk, okej. Abu Dhabi, dajesz, dał, dobra. Co robimy? Szybko tutaj, żeby już ci zaczęli latać, 86, a ty jeszcze mi, no nie. Nie wylatuje. Nie wylatuje, jeju. Szybciej, dobra. Pierwsze połączenie tutaj i od razu, duży samolocik, trzeba się uczyć na błędach. Riyad do Dohy nie, bo tu jeszcze coś pomiędzy było, także tego nie chcę łączyć. Tu sobie połączmy, to będzie połączone ze sobą, to ze sobą, to ze sobą. To co ze sobą, to niech już będzie. Tutaj też dużo ludzi chciało raczej latać. Wszystko niech to już tu będzie na południu podłączone. To na pewno chcę podłączyć, Medinę na pewno chcę podłączyć. Tu się na pewno chcę podłączyć jak najszybciej, ten Tabuk też by trzeba. Jeszcze Riyad z tym wszystkim i Oman by trzeba cały podłączyć. Okej, tak.
Tutaj za 70. Okej, no chyba, że będzie trzeba jakieś dłuższe trasy robić. Może ja źle robię, że takie krótkie te trasy są. Może trzeba jakieś główne linie. Na nich jakieś porządne samoloty czy coś. A nie tak, jak ja to robię. Jedach. Wyciągnij ich. No i tak nie kupię. No nie, no a już by wylatywał ten samolot. Tu. Dobra, Riyad Sana. Robimy porządne linie. Nowa taktyka, już wydałem wszystkie pieniądze. Pięknie, po prostu świetnie. Może to jest pomysł. Może to jest pomysł, tylko tu i tak będzie trzeba ulepszać te samoloty, co nie? Bo one za wolno będą latały. One będą latały za wolno. To się nie może udać. I tu bym z Abu Dhabi się prosto połączył na przykład, a te małe miasta zostawić. Na dłuższych trasach może się jakoś więcej zarabia czy coś. Tak powinno być. No nie, a to się już wszystko świeci. Doha z Abu Dhabi. Nie, czemu to jest aż tak czerwone dzisiaj? W sensie dzisiaj, na tym. Teraz jak robię to takie długie. Nie, to jest zły pomysł. Nie robimy długich. Już zacząłem czuć, o co chodzi, tak? Już zacząłem mniej więcej czuć, o co chodzi. Mniej więcej. No dobra, to połączmy na pewno z Mediną. To połączmy tak. To na pewno. Pewne rzeczy trzeba łączyć, co nie? Tam, gdzie na pewno jakiś ruch będzie. To na razie zostawmy. Zróbmy tak. Tutaj może, tak bardziej górą to połączenie. Tędy. Nie wiem, czy to jest dobre. Tutaj raczej nie przegrywamy w tych okolicach, co nie? Tutaj raczej nie za bardzo. Tu już jest linia. Okej, ładnie. I ten Riyad. Riyad musi być większy. Nawet ten samolocik mógłby być jeszcze troszkę większy, co nie? No i co? I teraz ja bym chciał mieć pieniądze. Dajcie mi jakiś event. No halo, ja potrzebuję coś. Do gradu się podłączymy. Z Mediny zaraz samolocik powinien wylecieć. Wylatuje, super. Sana, gdzie wy chcecie latać do Dohy? To teraz wam za bardzo nie pomogę. Tutaj. Doha. Medina. Nie. Abu Dhabi. Dobra, ulepszam. Medina. Co robić? Kończą się pomysły. Długie linie na pewno nie. Nie. One muszą być krótkie. Mamy tak małe samolociki, że to muszą być krótkie linie. Jak nic. Dobra, póki jest zielono, to ja to podłączę. W ten sposób. To podłączę. No nie wiem, nie da się od razu miast podłączać jak ten. W sensie da się, ale... Ale zaraz się skończą pieniądze i się nie będzie dało. Tabuk. To gdzieś tu. Skoro tu jest tak dużo podłączone, to w tym mieście trzeba zrobić większe lotnisko. To jakoś tak. Okej, Tajf sobie możemy podłączyć. Zróbmy może jakieś takie połączenie, tak troszeczkę bardziej niestandardowo. Zostawmy to na razie. Tu bym chciał się podłączyć. Okej, do Riyadu. 122. Dalej. Gdzieś tu, Riyad. No i co teraz? Stówka, okej, poszło. Zamiast to wydać na linię, to wydajemy na ulepszanie lotnisk. Świetnie. Dobra, wiecie co, zróbmy inną taktykę. Mam 1000, co nie? Ulepszenie lotniska kosztuje 100. Nie łączmy nic. Najlepsze linie lotnicze w Arabii i okolicach. Nie łączymy nic. Mamy pieniędzy na 10 ulepszeń. Przetrwamy to 6 minut. Jak miasto będzie nie wytrzymywało, to będziemy po prostu powiększać i tyle. To się nie może udać. A jak się uda, to jestem mistrzem w tą grę. Wygrał we Flycorp bez tworzenia połączeń lotniczych. Czy to się uda? Proszę państwa, nie, to się nie uda. Za dużo miast będzie do ulepszania. Ja bym zwolnił teraz i obserwujemy. Na pewno Riyad będzie trzeba ulepszyć. Ja to zrobię od razu.
I mamy co? Kolejne 50 osób w Riadzie, w razie czego. 3 minuty 20 jeszcze około. To musimy powiększyć. Okej, okay. Sana. Jeszcze 7 miast mogę powiększyć. To się nie może udać. To się nie może udać. Abu Dhabi. Powiększmy od razu. Tutaj. Powiększmy od razu. Tutaj. Powiększmy. Dalej. Dubaj. Masz. Masz, masz. Co dalej przegra? Thais? 3 minuty. 3 minuty jeszcze tylko. Jeszcze tylko 3 minuty. Medina. Proszę bardzo. Thais. Proszę bardzo. No i mamy 0, ale 2 minuty 2.50. Czy udało mi się dłużej wytrzymać? Nie wiem, możliwe, że to jest rekord. Nie pamiętam ile. Nie, to jest jakaś taktyka. Powiem tak, to jest jakaś taktyka i można by ją wcielić w to, co tutaj robię. Czyli nie łączyć wszystkiego. No nie, na pewno nie połączymy wszystkiego. No nie ma szans, żebym w 6 minut połączył wszystkie miasta. Trzeba to robić taktycznie. Tylko jak? Połączyć największe miasta ze sobą. Nawet dać im większe samoloty, żebyśmy jednak mieli jakieś przychody, co nie? Przychody, żeby były. Aha, już nie mam pieniędzy nawet, żeby te samoloty ulepszyć. Nie. Bo ten samolot, no, trzeba ulepszyć, co nie? Czyli połączyć część miast, tych takich najbardziej wymagających, a później w razie czego ulepszać lotniska w tych pozostałych, tak żebyśmy nie przegrali. No niby to się może udać, no ale będzie ciężko. Nie, no, nie mamy już pieniędzy. Nie da się wziąć pożyczki w tej grze? Spłacę po odcinku, tak? Abu Dhabi, super. Nie. No dobra, ciekawy odcinek. Tego jeszcze nie było. Szybki scenariusz, tak, szybki scenariusz, oczywiście. Dobra, jak najszybciej tutaj latajcie. No próbujmy może tak standardowo dosyć to rozegrać, co nie? Standardowo. Bardzo standardowo. Bardzo, bardzo. To sobie połączmy, okej. Okay. Co jeszcze możemy? To na pewno możemy, to na pewno możemy, to na pewno możemy, okej. Okay. I zróbmy jakąś, nie wiem, taktykę najkrótszych tras. Najkrótsze tam, gdzie się da, no to łączymy. Nieważne, czy stolica, no w sumie to cały czas robię, tak? Łączę, no najkrócej jak się da, bo za dużo pieniędzy nie ma. Tutaj 108, 154, no to jest najkrótsza trasa, tak? Okej, okay, dalej. Wolniej, żebym teraz nie przegrał jakoś głupio. 113, zróbmy sobie w ten sposób, tu będzie 140, tak, najkrótsze jakie się tylko da. 142, 174, bierzemy do gradu, mimo że to troszkę jest naokoło, no ale no inaczej by się nie dało chyba. Także potrzebuję teraz 142, okej, łączymy sobie Medinę tutaj. Jeszcze tu by trzeba, właśnie. Szybciutko to bym podłączył, czy bardziej gdzieś tędy. Bardziej gdzieś tędy. Okej, okay, najkrótsze jak się tylko da. Z Riadu zaraz wyleci samolocik. Nie wyleci. Nie no, dobrze szło, powiem tak. Nie było źle, tylko... tylko co? No właśnie. Tylko, że się nie udało. Nie wydawajmy na razie na takie tam połączenia. Na razie tutaj. Na razie tu. To, co na pewno już trzeba podłączyć i wolniej. To serio trzeba jak najszybciej podłączyć, żebyśmy od razu zarabiali pieniądze. To trzeba serio, wyścig tutaj. Wszystko, co tylko wiem, że na pewno chcę podłączyć już, bo to są pieniądze, które no przyjdą, a tak to przyjdą troszeczkę później i przez to się potem przegrywa. Także jak najszybciej, jak tylko się da, od razu trzeba to optymalizować. Od razu, jak tylko się da, 51 i muszę to połączyć, bo jak nie samolocik będzie później, zarobimy później, a jak zarobimy później, to nie zdążę czegoś potem zrobić. Dobra. Muszę połączyć Muscat, chociaż wolałbym go jakoś krótszą trasą. Okej, dobra, nie da się, to się nie da. To muszę połączyć szybko. To łączymy szybko tam. To by trzeba, co nie? Halo. Dobra, działa. Działa. Weźcie tutaj, zacznijcie już latać. Dalej, 119, to tu będzie najlepiej się podłączyć. Okej, okay, to już jest. Teraz. Jakieś takie drobne linie dla zarobków. Jedna tam chociaż. Sana, Riad. Z Riadu wylatuje teraz samolot. Tak, wylatuje. Super. Sana. I to... Nie robię. Nie ulepszam. Nie możemy doprowadzić do czegoś takiego. Nie możemy. Przyspieszę na chwileczkę. I okej, okay, i szybciutko, jak najszybciej, dobra, już mogę zwolnić, jak najszybciej te małe miasta, żebyśmy już zaczęli, kliknij się, żebyśmy już zaczęli zarabiać. Tu jeszcze czekamy. Sany na razie nie łączymy, połączymy ją
jak będzie trzeba, ale nie za późno. Nie za późno. Okej, i szybciutko. Raz, dwa i już mogą zacząć latać tędy. Już pieniądze przychodzą. Dajcie mi szybko te linie, te miasta tutaj na północy. Okej. Dobra, tu już moglibyśmy coś połączyć, żeby z tej Sany chociaż wylatywali ci ludzie gdzieś tam dalej. Mamy to, szybko, coś to się nie klika. Szybciutko tu Medinę łączymy gdzieś z tym, co nie? Tutaj było gdzieś za 140. Okej, dobra, szybko, raz i dwa. I już mi latać, już zarabiać na tym. Dalej, raz i 170, nie stać mnie na razie. Tutaj, dobra, mamy, nie, na razie nie, to nie jest najważniejsze w tym momencie. Tutaj też mnie nie stać, Muskat, najpierw Muskat, bo tam są zieloni. Zieloni mnie nie martwią w tym momencie. W tym momencie martwi mnie Muskat, szybciutko, już, jest połączenie, już zarabiamy. Mekka z Mediną, tu jeszcze było jakieś miasto chyba, co nie? Tak, tutaj było. Poczekajmy, ale nie no, muszę szybko łączyć, ale musimy tą Mekkę podłączyć, bo ona jest w tym momencie priorytetowa. Łączymy Sana, pewnie do Riyadu. A gdzie indziej, dobra. Tutaj zrobiłbym taką linię, chociaż wcześniej jednak tą Sanę bym chciał podłączyć. Szybko, tutaj, jakbym tu już zrobił połączenie, to by było genialnie. Nie wydajemy na razie na zielone miasta. Na razie nie, bez żadnych takich. Robimy połączenie szybko za 68 tutaj i tylko 162 i mamy połączenie do Riyadu z Sany. I to będzie już ważny etap. Nawet tych na razie nie łączę. Nie. Tutaj 162, będziemy mieć to dosłownie za chwileczkę. Dajesz, mamy to, szybko, jest, w końcu Sany mogą wylatywać. Teraz następne priorytety. Ile tu, 184, to chyba do tego sobie podłączymy, tak? Te małe miasta niby fajnie byłoby podłączyć, ale są problemy w innych. Muszę, niestety. I stówkę straciliśmy. No, takie ulepszenie lotnisk to jak dla mnie to taka troszeczkę strata. To łączymy z tym, żebyśmy zaraz się tutaj mogli za 140 podłączyć. Będzie dobrze, okej. To łączymy z tym za 50. Jesteśmy blisko wygranej, powiem wam tak. Najbliżej jak chyba... No, tak blisko jeszcze nie byliśmy. Riyad. Dobra. Abha. Jest, to działa, to samo działa. I teraz tutaj wylatujecie do Dohy. I z Riyadu wylatujecie. Nie wylat, dobra, muszę. Szybko, bo tracimy pieniądze nie zarabiając. Właśnie, szybko. Tutaj, dalej. Aj, ci to przeszkadza, strasznie oni przeszkadzają. Strasznie to przeszkadza. Bo ja chcę to podłączyć i już pieniądze stąd brać, zbierać. To muszę ulepszyć, bo tutaj nic nie leci. Ciebie. Dobra, ty wylatujesz. Dobra, szybko. To tak skacze, że ja nie mogę tego obsługiwać. Stąd też wylatuję sam, ale muszę powiększyć. Dobra, szybko, tutaj, stąd. Tutaj są takie fajne, krótkie trasy, a nie mogę ich połączyć. Tu zaraz dwa samoloty wylecą, tu będzie dobrze, stąd też wyleciał. 2 minuty 14, doha. Nie wiem, nie wytrzymasz chyba. To podłączyć, gdzie się jeszcze świeci, tam się świeci, ale nie mogę. Tu wylatuje samolot zaraz, wyleciał. Grad, szybko, bo zaraz przegramy. Abu Dhabi, stówka, dobra, ale są pieniądze, patrzcie się, są, ale Nie mogę budować. Leć tam. Szybko, zamiast ten... Nie mogę budować. Za bardzo skaczecie. Wylatuj tam. Z Mediny wylatujesz. Ty, proszę, większe. Tutaj wylatujesz. Dobra, czy ja mogę łączyć te miasta, bo nie zarabiamy. Z Riyadu wylatuj tam. Stąd też już wylatujesz, co nie? Jak rzuca tą mapą? Co jest? Nie da się tak. Ale było dobrze. Było dobrze, naprawdę było dobrze, tylko za bardzo rzucało mapą. Chyba, że się tym nie przejmować, tylko łączyć, bo serio, tak jak wam mówię, jak nie łączymy czegoś, nie zarabiamy pieniędzy, które się potem przydadzą do połączenia czegoś innego. Także trzeba łączyć, nie przejmować się. Ile razy ja ulepszałem te lotniska? Tak naprawdę patrzę się na lotniska, czy one nie przegrają. Bez sensu. Uciekać od tego i łączyć resztę. Tego na razie nie. Tu sobie poczekamy. Coraz bliżej zwycięstwa. Okej, tutaj na razie nie, tutaj nie. Okej, dobra, ja bym tutaj już zrobił jakieś drobne połączenie. Tu jeszcze coś chyba było pomiędzy, czy nie, czy z gradem prosto. Dobra, z gradem prosto, tu od razu, ajć, słabo, tu byłoby bliżej. Dobra, nieważne, załóżmy, że nic się nie stało.
Załóżmy, że nic się nie stało. Tu jest jeszcze jakieś jedno za 50. Tu bym chciał za 119, ale wcześniej zróbmy połączenie tutaj. Właśnie, skoro i tak mam przegrać, to zróbmy tak, że ja nie będę w ogóle zwracał uwagi na przegrywające lotniska. Wolniej. Niech sobie przegrywają. Najwyżej przegramy. No co się może stać? Ja mam łączyć te i się nie przejmować. Bo tak tylko przegramy. Tutaj, chociaż nie, no nie powinienem tych zielonych tak łączyć szybko. Tutaj musimy. Tu musimy. Jak najszybciej. 119. W sumie nie muszę przyspieszać czasu. Po co? Po co to ma iść tak szybko? I tak na to samo wyjdzie, tylko że szybciej to na odcinku minie. Nie o to przecież by chodziło. Chodzi o to, żeby już wygrać, a nie robić kolejną jeszcze próbę. To z tym, no właśnie, tu jest linia, która by mogła zarabiać. Nie obchodzi mnie ten riad, tam i tak wylatuje samolot. To są takie fałszywe alarmy. 98, okej, to łączymy się do tego miejsca. Zaraz mnie będzie na to stać. Chyba, że najpierw coś bardziej czerwonego. Coś bardziej czerwonego. O, i coś, co się bardziej nam przyda. Czyli trasa stąd. Trasa z Sany tutaj na północ. Ona jest dosyć ważna. To też byłoby ważne, żeby się podłączyć. Do Tabuku też bym się chciał podłączyć. Nie obchodzi mnie Riad, a przegrywajcie. Przegracie to przegracie, nie mój problem. W Sanie też sobie przegrywajcie, nie interesuje mnie to. Dobra, jednak mogłoby mnie to zainteresować. Jeszcze raz. Okej, to na pewno chcę połączyć. To mogę połączyć. Muscat tu będzie miał lepszą trasę zaraz. Przez jeszcze jakieś sąsiednie miasta. Z Dohą czekamy tutaj. Tutaj też coś lepszego będzie. Obserwujemy. Od razu jak się tylko optymalna trasa pojawi, to też. Medina z Jeddahem łączymy to. To jest standard. Sane z Taizem oczywiście, że łączymy. Tak. To jest rzecz do połączenia od razu. To też łączymy. Tu czekamy jeszcze w środku na coś. To od razu. Proszę mi tutaj generować przychód. Czy tutaj coś było, czy był Riad Medina od razu? Chyba był Riad Medina. Dobra, połączę to. Trudno. Tu jeszcze coś było. Na pewno. Tu jeszcze coś było. Od razu. Halo. Szybko. Szybko mi to połączyć. Okej, i teraz możemy Riad i tutaj do Dohy za 70. Fajnie. No i te pieniądze zaraz przyjdą. Szybciej pewnie przyjdą. O, jest, tutaj z gradem, ale najpierw łączę ważniejsze rzeczy. Czyli co? Taktyka najkrótszych tras, ale też taktyka priorytetów. Czyli jednak najkrótsza trasa, ale tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. A jak mamy dużo pieniędzy, no to chyba po prostu najkrótsze, żeby zarabiać ewentualnie na przyszłość, spoglądać, co tam będzie potrzebne. To jest coś, co muszę połączyć, bo to nam połączy te dwie sieci i nie będzie się tyle ludzi gromadzić na lotniskach. Także tylko jak będę mieć 70, od razu łączymy. Robimy sobie też połączenie do tego, ponieważ tutaj z Muscatu. Najpierw bym Muscat podłączył, by do Al Ain przynajmniej część osób mogło latać. Jak tutaj sytuacja ogólnie na świecie... No teraz ten Muscat byłby priorytetem, co nie? No chyba, że coś wcześniej podłączymy, żeby też jakieś pieniądze ewentualnie przychodziły w większej ilości. Dobra, wiecie co, zróbmy to tak. No, tak chyba będzie lepiej. Przyspieszymy sobie to, proszę mi stąd jeszcze i teraz Muscat będzie troszeczkę taniej. Tu będzie trzeba jeszcze podłączyć, ale nie no, teraz już muszę ten Muscat podłączyć. Jak go nie podłączę, to mamy problem. Szybciutko go łączymy. Kolejna rzecz ważna, no na pewno to muszę podłączyć. Na pewno to. Teraz, tak patrząc na szybko, ja bym grad teraz podłączył za 93. Okej, tą Sanę tu by trzeba. Riad... No, nie obchodzi mnie to, tak? Riad, nie, cicho tam, Riad. Wylatujesz. Dobra, tu robimy tak i zaraz tutaj może się jeszcze coś pomiędzy pojawi, byłoby fajnie. Z Mediny wylatuje w tym momencie samolocik. Nie. Dlaczego? Już tak dobrze idzie. Tak dobrze już idzie. To też wiecie, to w różnej kolejności się te miasta pokazują. To zależy, jak się pojawią, to no, to może się inaczej troszeczkę udać. Raz lepiej, raz gorzej. Dubaj tutaj, okej. Nie łączę Muscatu na razie, tak? Medina z tym na pewno, ale potem Medina gdzieś tutaj dopiero. To z Dohą, pięknie, dobra. Mamy pieniądze jakby, co, tak? Co się odblokowało? Taiz na pewno łączymy, tak. Tabuk na razie musi poczekać, no chyba, że Tabuk z Mediną ewentualnie, bo tu chyba po drodze nic nie ma. Poczekajmy jeszcze z tym. Na razie te dwie sieci sobie połączymy.
To na pewno z tym. No i właśnie, Medinę Tuby trzeba szybko. Tak, i mamy już to połączone. Tutaj nie będzie problemów. Tu jest jeszcze jedno miasto. Bardzo dobrze. Połączmy sobie w takim razie ten grad teraz na szybciutko. No, dajesz. Jeden pieniążek. Dziękuję, $1. Na razie z tym poczekamy. Ten muskat trzeba by podłączyć. Serio. Jak najszybciej muskat podłączyć. Z Taifem poczekamy. Dajcie mi to troszkę szybciej. Troszeczkę tutaj i szybciutko. To z tym... Muskat, no właśnie, czekamy jeszcze. Ta Sana jest tak daleko i to mnie martwi. Bo ją trzeba by szybko z całą siecią podłączyć, no ale to też trzeba podłączyć. 107, dobra, to łączymy teraz i ja bym teraz już robił połączenie z Saną, ale właśnie, co się bardziej opłaca? Połączyć Sanę z Nairanem, czy jednak z Taifem? Myślę, że jednak z Taifem, bo kosztuje to mało, a już jakieś pieniądze z tego będą. A i tak się zbliżamy, co nie? To te dwa miasta też możemy połączyć. Niech już tam jacyś pojedynczy pasażerowie latają, bo to i tak będzie trzeba podłączyć, co nie? Kolejna taka... Dobra, może tu się już uda, pewnie. O, i już mamy fajnie kolejne rzeczy połączone. I teraz 144 i mielibyśmy taką większą sieć. Nie wiem, czy wcześniej Tabuka by nie trzeba. Czy Sana? Nie no, Sana to jest stolica. Tutaj musimy... Okej, dobra, super. Mamy Sanę połączoną z resztą świata. To miasteczko tutaj obok Sany by trzeba podłączyć. Ale pytanie, co ważniejsze? Myślę, że Tabuk będzie ważniejszy. Więc teraz, jak tylko się pojawią pieniądze, to Tabuk... Okej, są pieniądze, tak, dobra, Tabuk, super. Następna rzecz ta, chociaż te krótkie też fajnie byłoby podłączyć, ale na razie nie będę na to wydawać pieniędzy, na razie tutaj, okej, dobra, i tego Adena też, tak, Aden następny, z Dohy wylatuje coś, tak, dwa samoloty z Dohy w tym momencie wylecą, z Sachy też dwa samoloty w tym momencie wylecą, z Dohy w tym momencie jeden samolot wylatuje, okej, jest dobrze. Chwila, bo w tym momencie my tracimy. Tracimy na tym, bo ja się znowu za bardzo przejmuję. Tracimy na tym, że miasta nie są podłączone i nie zarabiają tyle, ile by mogły. Tu szybciutko, gdzie jest jeszcze... Tu będzie trzeba coś ulepszać, co nie? Z Dohy wylatują samoloty, stąd też teraz coś... I już jest moment, w którym mapa skacze i w którym się nie da budować. Okej, tutaj musimy... No i właśnie, i mapa skacze i wyrzucam pieniądze w błoto tak naprawdę. I wyrzucam pieniądze w błoto. Może lepiej, żebym ja nie miał tych pieniędzy, wtedy bym po prostu czekał i patrzył, jak to pada, a nie ruszałbym tego. Tutaj musimy. Musimy, a stąd już wylatuje, ale ten drugi nie zdąży. Z Dohy wyleciał, super. Co połączyć? Krótkie trasy. Stąd wylatujesz? Wylatuje. Dobra, nie tracić czasu na to, błagam. Co tutaj mamy krótkie? Szybko. Tutaj... dobra, więcej pieniędzy. Stąd wylatuje coś. Wyleciał. Musimy coś dłuższego zrobić. Tutaj, halo. Medina. Tu ostatnio chyba przegraliśmy. Z Mediny szybko tam poleć. Szybciutko. Doha. Nie no, Doha. Dobra, zróbmy tu coś większego. Tu musicie już zacząć latać. Tu jest dużo ludzi, którzy by nam tylko pieniądze chcieli dawać, a nie mamy jak tego przyjąć od nich. Do Taifu zaraz wylatujesz, to nie? Ale nie dasz rady pewnie wszystkich. Dobra. I są pieniądze, tylko trzeba je wydać. Trzeba, ludzie, mam problem, mam za dużo pieniędzy, muszę je szybko wydać. Co robić? Okej, dobra. To było niepotrzebne, szybko. Tutaj, szybko. Okej, im więcej miast podłączonych, tym więcej zarabiamy. To jest zielone, tego na razie nie tykam. Tu by trzeba zacząć się podłączać. Weźmy to, ulepszmy. Stąd wylatuje, ale to przegra. Stąd zaraz coś, nie, musimy to ulepszyć i szybko teraz. Coś mi przegrało. Okej, szybko. Czemu to nie było połączone przez parę sekund? Tracimy na tym. Okej, dobra. Mamy to. Ostatnie podejście. Musi być. Aż, może ja precyzyjniej powinienem klikać, a nie tak się spieszyć, ale widzieliście, jak już fajnie. Były pieniądze pod koniec, w sensie pod koniec wtedy. Nie wiem, ile było czasu, bo ja za bardzo byłem na grze skupiony. Możliwe, że tam sekunda była, czy coś. Nawet, nie wiem, jak tak było, to nawet nie zauważyłem. Ale już były te fundusze, tak? Czyli dało się to wszystko łączyć, tylko za bardzo mapa skacze. Może da się wyłączyć to skakanie mapy, żebym ja na przykład grał sobie na takiej odległości cały czas i żeby mi tylko tutaj krzyczały te miasta i w razie czego, no, widziałbym, a nie musi mi tak zbliżać i od razu oddalać od wszystkiego innego. No. W sumie czy to trzeba łączyć, fajnie by było. Na razie podłączę to, tutaj będą zarobki. Tutaj dajmy sobie też jakieś zarobki na szybciutko. Okej.
Tutaj też coś niech to zarabia. Dobrze. Nie no, tam to nie. Ważniejsze myślę, że będzie podłączenie tych dwóch sieci tutaj do gradu. Troszkę szybciej niech to idzie. Okej. Dobra, tu jakieś pieniądze. Ale to muszę podłączyć. Ważna linia. Ta też jest ważna, ale nie wiem, czy ta nie jest ważniejsza w tym momencie. Ona jest serio ważna. Coś, nie. Szybko. Dajesz, już chcę to wydać. Im więcej pieniędzy zainwestujemy, tym więcej będziemy ich dostawać, więc jak najszybciej trzeba być na zerze. Ewentualnie z bezpiecznym zapasem. Nie, tam tego na razie nie łączę. Tutaj jest teraz ważniejsze. Muskat bardzo ważny. Tutaj podłączenie, to na razie zostawiam. Sane by trzeba już łączyć, co nie? Bo to sobie na razie może jakoś da radę. Sane tu, żeby chociaż ludzie do tych dwóch miast mogli z Sane zacząć latać. No i te wszystkie małe miasta też by trzeba podłączać, bo pamiętajmy, że w takiej Sanie są też ludzie, którzy do Salali chcą latać i we wszystkich miastach tutaj są tacy, którzy do tej Salali pewnie chcą polecieć i oni mi tylko przeszkadzają. Halo, nie, dlaczego? Ja już nie mogę tego poziomu. Szybkie scenariusze, tak, bardzo szybkie. Jeszcze raz, okej, ile to już trwa? 40 minut. No dobrze. I tak tą serię oglądają fani tej serii, albo moi fani, którzy i tak to oglądają, także. Myślę, że wam się podoba taki odcinek też, troszeczkę bardziej męczący, ale uda się. Pytanie, czy ja chcę go robić, dopóki się uda, nie no, jak to będzie 2 godziny trwało. Coś czuję, że wy byście chcieli, żebym próbował do końca. Bez żadnych tutaj cięć, bez wycinania jakichś nieudanych prób. Coś mi się tak wydaje. Riad. Z Riadem jeszcze czekamy. No Sane trzeba by szybko podłączyć, tak? I to też w sumie boli. Okej, raz i dwa, pięknie. Tego tutaj nie chcę łączyć, to się bardziej tak opłaca. O, właśnie, raz i dwa, od razu. Okej, mamy fajnie połączone te sieci. Tam na razie bym nie szedł, wiecie co? Tam nie masz takiego dużego obciążenia. Ja bym szedł w stronę Sany. Czy ja ulepszyłem lotnisko w jakimś tajfie za stówkę? Nie, błagam, bez takich. Jakie marnotrawstwo. Dobra, wolniej. Po co takie rzeczy? Bez sensu, dobra, tam niech już sobie jakoś latają, tutaj za 86. No, ta stówka potem by może być przydatna. Serio. Będzie się to dało połączyć tu? Halo. No, szybko, bo nie zarabiamy na tym. Tu 51, dalej. Jakieś takie drobne, nie. Sane podłączamy. Tu chyba bezpośrednim samolotem. Coraz więcej rzeczy, które jeszcze wymagają podłączenia, ale to jak podłączę, to właśnie fajny tutaj będzie przelot na dół za 144, okej, super. Muskat, ale to wy latacie do Tabuku. No właśnie, i obciążone miasto przez to, że tam się nie da dolecieć. I to jest słabe w tym poziomie. Halo. No i tutaj muszę ulepszyć teraz miasto kolejne. Dobra, no łączę jak mogę. A nie wiem, co dalej z tego będzie. Okej, stąd dwa samoloty zaraz wylecą, to mnie nie obchodzi. Tam sobie robimy połączenie. Może coś bardziej tutaj bym się zajął. Patrzcie, ile tu jest fajnych, krótkich linii. Tu zaraz wylatuje samolot. Nie wylatuje. W sensie wyleciał, ale za mało to jest. Tutaj stąd wylatujesz. Tak, wylatujesz. Okej. Tu jest strasznie dużo małych miast, które mogłyby zarabiać, co nie? Aha, Tabuk, super. Musimy podłączyć ten Tabuk do świata. Halo, no nie mogę grać w tą grę. Nie, ja zaraz wejdę do opcji i zobaczę, czy jest... Dobra, cięcie, ja sobie sprawdzę, czy da się wyłączyć to przybliżanie. W sumie za dużo w tych opcjach nie ma. Nie da się. Nie da się tego przybliżania wyłączyć. Dobra. No niestety, nie gra bez ograniczeń, scenariusz, a fajnie byłoby, bo to przeszkadza. Z góry i tak bym widział. To może na całym świecie jak się gra, co nie? Ale tutaj, w takim miejscu, to ja bym chciał mieć z tej wysokości cały czas, bez żadnych zoomów głupich. Okej, no to co? Kolejne podejście. To jest tylko 6 minut trzeba wytrzymać. Tylko 6 minut. Nie da się tego jakoś taktycznie rozegrać, żeby...
Może ja bym się bardziej tutaj w Jemenie skupił. Tu jest dużo małych miast, w sensie małych, no, które są strasznie blisko siebie i moglibyśmy z tego mieć troszkę pieniędzy. Tylko właśnie, bo tu jest jeszcze jeden problem. To, że ja mam dużo pieniędzy, to jedna rzecz. Tylko jest problem, że ciężko je wydawać. Nawet jak już mam troszkę pieniędzy, to ciężko je wszystkie wydać, ponieważ tak mapa skacze, że tragedia. Po prostu tragedia z tym jest. Okej, okay, ładnie tu mamy połączone. Skupmy się może tutaj właśnie, tutaj. A w Sanie rozumiem, że Riad. No przecież, 11 osób do Riadu. Co jest? Halo? Halo? Czy ja połączyłem tak troszeczkę tutaj bez sensu? Chyba tak. Mam nadzieję, że przez to jakoś nie przegramy. Mam taką nadzieję. Dobra, co łączymy? Co łączymy, żeby zarabiać? Tutaj na przykład. Na przykład tutaj, tak. Coś jeszcze. No ta Sana Riad, to jest tak bardzo potrzebna linia, no. Te dwa zaraz sobie połączymy, żeby tu już jakoś latali. No i stąd by trzeba. Może ja też od razu powinienem powiększać lotniska, znaczy od razu powiększanie lotnisk to też jest słabe, no bo mogę niby powiększać lotnisko, które w tym momencie nie jest zapełnione, tylko że wtedy nie wydam tych pieniędzy na linię, a powiększone lotnisko nie zarabia, co nie? Zarabiają samoloty. Może większe samoloty, na przykład na takich liniach, no to już byłoby lepsze, bo w Riadzie... Właśnie, ile... Zaraz sprawdzimy, ile ludzi tam... weźmy sobie to, połączmy wcześniej. Ile ludzi takim samolocikiem? No nie, no 8 tylko ludzi wyleciało, także to nie jest jakiś problem wielki. To nie jest wielki problem, tutaj nam się problemy robią. O, Riad, ciekawe. Ciekawe, że wy do tego Riadu chcecie latać. Wytrzymacie, co nie? Tylko, że z Mekki też do Mediny nie przelecą, bo oni jeszcze nie wiedzą jak do Riadu, więc siedzą w tej Mecce. Mekki? Nieważne. I nie lecą nigdzie. Za 142 tutaj. No. To jest coś, co teraz muszę zrobić, bo wtedy się otworzy linia do Riadu, więc już z Mekki będą do Mediny latać. Tutaj. A ile jest ludzi tutaj? 50. Gdybyś ty doleciał szybciej i ich wziął wszystkich. Tak. Dobrze. No co ja mam wam powiedzieć? Co ja mogę z tym zrobić? Fajny scenariusz ogólnie, no serio, fajny scenariusz, no. Ciekawy. Wyzwanie jakieś jest. Może ja to na live powinienem robić, a nie na odcinku, kto wie. No ale ostatnio były dosyć krótkie odcinki, co nie jest, tej gry. Szybciutkie, także no raz na jakiś czas taki troszeczkę dłuższy by się przydał, no. Okej, Riad tutaj, to z tym. Okej, coś się odblokowało. Medina. Dobra, łączymy sobie tak. Co jeszcze? O, dobra. Fajne losowanie. Połączymy się teraz Grad z Mediną. Chociaż tutaj jest tak zielono. Tu jest strasznie zielono. Nie wiem, czy Sany lepiej nie byłoby wcześniej. No, dajcie tego dolara jednego. Proszę, dajcie. Nie, no dobra, nie łączę tego. Łączymy krótsze trasy. Z nich przynajmniej są szybkie pieniądze. 86 tutaj. Co jest krótsze? To jest krótsze, za 50. Okej, dobra. A to i tak nie ma teraz aż tak wielkiego parcia, żeby to połączyć. O, i teraz może. Teraz szybciej troszeczkę te pieniądze przyjdą. I jakoś to będzie. Połączmy sobie jeszcze 100 z tym, żeby szybciej pieniądze przychodziły. I zaraz tutaj sobie za 142 połączymy. Chociaż ten tabuk też by trzeba. Zróbmy na razie połączenie takie. Nie no, nie mogę tego tak odkładać. Musimy to. Teraz już muszę to połączyć. Nie ma mowy. Muszę to połączyć, a potem jeszcze tabuk. Szybko. To tu. I teraz tabuk, tak? Tabuk, a na tą Sanę tyle pieniędzy pójdzie. No dobrze, no. No i właśnie poszły pieniądze na lotnisko bezsensownie. A tutaj potrzebujemy 184. 184. Jeszcze ty mi tu przegrywasz, no przecież. Przecież. Tabuk, zróbmy z tabuku do Gradu, żeby wyleciał samolocik. Z Sany...
Sany tu, żeby już poleciał samolocik, chociaż też wiadomo, no nie polecą wszyscy. Z Dohy do Abu Dhabi zaraz samolot poleci, okej. Tam leci, wyleciał. Dobra, zostaw mi tą mapę, błagam, gro, nie rób mi tak. Nie rzucaj mi tak tą mapą, ja nie chcę. Ja wiem, że ty przegrywasz, tam zaraz i tak trzy samoloty wylecą, z Sany też zaraz coś wyleci. Nie wyleci. W sensie za mało wyleci. Już, taki kawałek. 89 z gradu. Grad trzeba powiększyć. Halo! Nie. Tam już leci. To chcę połączyć i będą mogli latać. Tyle się tras otworzy. Nie będziecie musieli tam czekać. Nie. Zostaw mi tą mapę. Tutaj muszę to połączyć. No muszę. Zostawcie mnie w spokoju. Błagam, nie, muszę to połączyć, bo wtedy z tych wszystkich miast zaczną latać tam, okej, i teraz ruszą, i teraz te małe rzeczy tutaj, Abu Dhabi, dobra, mogę już, zostaw mnie w spokoju, gro, nie, zostaw to, tutaj, latajcie, dawajcie pieniądze, dobra, masz, jedz te pieniądze, no, trzymaj, szybko. Koniec, nie gram więcej, wystarczy, nie, wyjdź, nie ma, czarno, nie ma, koniec. Skończymy to kiedyś, nie wiem, może na jakimś live'ie, może jakieś drugie podejście, trudno. Będzie pierwszy odcinek z FlyCorp ze scenariuszy, w którym przegrałem, dość mam tego. Zostawcie łapkę w dół, jak wam się nie podoba i słyszymy się następnym razem. Cześć.